Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co z rynkiem bitcoina i jak wygląda sytuacja na polskiej złotówce względem dolara amerykańskiego? Są to dwa tematy na dzisiaj. Z tej strony Radosław Rygielski. Czas na aktualizację tego, o czym mówiliśmy w ostatni piątek, więc sprawdźmy w jaki sposób i czy w ogóle te ostatnie analizy się zrealizowały, czy też nie. To nagranie. W takiej formie, właśnie w piątek, który tutaj widzicie, było dostępne na moim kanale oraz na kanale u chwila koniecznego. Dobra, zaczynajmy. Zobaczcie proszę, że tak, na samym rynku bitcoina do dolara w zeszłym tygodniu, w piątek spodziewaliśmy się ruchu wzrostowego. Opisano oczywiście było to w dość prosty sposób. Strzałka do góry i kierunek został tutaj, oczywiście przez nią wyznaczony. Też oczekiwałem dalej wybicia. Tendencji, o czym mówiliśmy tydzień temu w piątek. Pamiętajcie, proszę, te informacje to nie są rekomendacje inwestycyjne. Nie sugerujcie się tym, że coś się realizuje, że za każdym razem tak będzie. Warto, abyście dbali o swój kapitał, po prostu, aby nie ryzykować zbyt dużej ilości środków. Dobra, konkretnie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o możliwych wzrostach. Co się, co się wydarzyło przez ten tydzień? Strzałka w górę, wybicie tendencji miało nastąpić. Co się wydarzyło? Widzimy, że tak. Cena rozpoczęła tutaj ruch wzrostowy. Wybita została ta właśnie tendencja, czyli ta część analizy została zrealizowana. Kierunek określony poprawnie. Co dalej? Dalej, po tym jak tendencja została wybita, dla mnie jest to sygnał, że cena może, załóżmy w najbliższym tygodniu czy też w dwóch tygodniach, dalej wzrastać w kierunku 22 700 dolarów za jednego bitcoina. Czyli to wybicie tendencji patrząc na rynek z mojej perspektywy jest to otwarcie drogi do dalszych wzrostów czyli tak jak ostatnio mówiliśmy o tym że mogą być wzrosty czekamy na wybicie tendencji wzrosty się odbyły tendencja została wybita więc teraz po tym warunku ponieważ to był warunek on został spełniony otwiera to drogę do dalszych wzrostów to jest ważne te wzrosty są oparte o dwie przewagi. Jedną z nich jest ta strefa prowzrostowa oznaczona w prosty sposób graficzny kolorem zielonym. Takie strefy są dużo prostsze do zrozumienia niż mierzenie, mówienie o procentach i tak dalej. Procenty nie są tutaj do niczego potrzebne. Wystarczy to oczywiście zobrazować w prosty sposób za pomocą grafiki, żeby każdy mógł to jeszcze łatwiej zrozumieć, nawet osoba początkująca. I zobaczcie. Te wzrosty, których się spodziewam, są oparte po pierwsze o tą strefę pro wzrostową oraz o wybicie tej tendencji. Czyli mam dwie przewagi na to, że cena może dalej wzrastać. Pamiętajcie, że negacja tego scenariusza wzrostowego jest tutaj określona poziomem 17,5 tysiąca dolarów. Czyli w najbliższym tygodniu, dwóch, spodziewam się tego, że cena będzie tutaj nam podążała w kierunku 22 700 dolarów. Ok, w takim razie myślę, że już możemy pójść dalej. Pamiętacie? Pamiętajcie również o tym, że 18 czerwca. Na moim kanale oraz w okolicach tego, tej właśnie daty, również na kanale Ufila, było nagranie, w którym mówiłem o tym, że dołek bitcoina został obliczony. Na podstawie tego, co się na rynku dzieje, czy to odległości między halvingami a dołkami, które następowały, czy patrząc na dynamikę ruchu, czy na wartość transakcji, na tej podstawie również określałem 18 czerwca, to, że cena, jak widzicie, może powtórzyć sytuację z roku 19, po lewej stronie, właśnie oznaczam kursorem, gdzie kolejne wybicia tendencji, Sugerowały możliwe dalsze wzrosty. Wiele osób zastanawiało się, czy to jest w ogóle możliwe, czy też częściowo wyśmiewało się, ale co jest ważne, rynek jest ułożony. Całe media, całe za zarządzanie newsami też jest ułożone tak, aby ludzie myśleli jedno, a rynek robi drugie z racji tego, że gdy ktoś dużo sprzedaje, to można tej osoby dużo kupić i nagle cena się odwraca, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, proszę też oznaczaliśmy tą powtarzalność z roku 18-19, że był ruch spadkowy wzrost i wybicie tendencji i zobaczcie również że w tym roku ta sytuacja się po prostu można powiedzieć że jeden do jednego powtórzyła czyli tak jak był spadek tak spadek był następnie cena się zatrzymała czyli była chwilowa konsolidacja wzrost wybicie tendencji i teraz też ta tendencja jak widzicie jest wybita i czas uważam że do końca roku kierować się tutaj do tej tendencji Drugiej, białej, czyli nasza analiza z 18 czerwca z tego roku, cały czas jest aktualna. Dobra, jeżeli macie ochotę, to ten link jest pod tym filmem. Możecie sobie oczywiście pod tym filmem sprawdzić w opisie tą analizę. Dobrze, w takim razie, co do bitcoina, wiemy co się może dziać. Kierunek oznaczony, zakresy również to już jest za nami. Dalej, w zeszłym tygodniu również mówiliśmy o rynku dolara wycenianego w polskiej złotówce, gdzie była oznaczona ważna strefa prowzrostowa, również kolorem zielonym i od tej strefy określałem, że cena może wzrastać. Co się wydarzyło? Sprawdźmy. Jak możemy tutaj sprawdzić? Gdy byliśmy dokładnie w tym miejscu w zeszłym tygodniu, dokładnie był to 30. 30. byliśmy dokładnie w tym miejscu, strefa prowzrostowa była wyznaczona i zobaczcie, że cena do tej strefy wróciła, do tej strefy prowzrostowej i odbiła się od niej jak od trampoliny. Dlaczego tak jest? Tak wynika z powtarzalnych zakresów ruchów. Te zakresy ruchów omawiałem w nagraniu tydzień bądź dwa tygodnie temu, stąd też każdy może sobie cofnąć i przykładowo też tą wartość edukacyjną złapać właśnie z samego nagrania. A teraz patrząc dalej na tą analizę, po tym... Odreagowaniu od tej właśnie strefy, to cały czas dla mnie jest to prosta informacja, że ten trend wzrostowy, który widzimy, który trwa bardzo mocno tutaj od lutego, gdzie w tym miejscu również trąbiłem na swoim kanale, moi drodzy, o tym, że czas wychodzić z polskiej zotówki. To już to zrobiło, moi drodzy, 30% ruchu ten rynek względem dolara. To teraz cały ten trend po tej reakcji jest potwierdzony, że on możliwe, że będzie dalej trwał, no i przed nami znów jest poziom do osiągnięcia, czyli 5,06. I ważna rzecz, jeśli określam, moi drodzy, w analizie kierunek ruchu, czyli na przykład to, że cena ma wzrosnąć, również określam zakres cenowy, do którego ta cena ma wzrosnąć, ale nie mówię o czasie, czyli to czy to będzie za dwa dni, czy za trzy dni, czy za pół dnia, to pamiętajcie, że jeśli tego nie mówię, to jest to bliżej niesprecyzowane. I jeśli załóżmy za tydzień cena dolara do złotówki nadal będzie w tym samym miejscu, to nie oznacza to, że na przykład ta analiza jest nieaktualna, tylko że jeszcze nadal czekamy. Na rynku, jak widzicie. Raz wykonana analiza i raz otwarta pozycja może działać za nas, pracować tydzień bądź dwa tygodnie, dopóki się ruch nie zrealizuje, bądź też zrealizuje i będzie zysk, czyli take profit, bądź strata, czyli stop loss, który musi zawsze być policzony. Tak więc, jeśli określamy kierunek i zakres cenowy, to na podstawie tego będziemy również oceniać. To czy dana analiza się zrealizowała, czy też nie. Bo będą sytuacje, w których po prostu, widzicie, cena, której byliśmy w okolicach 19-20 września, cena, można powiedzieć, że stała w miejscu bardzo, bardzo długo i to jest naturalna rzecz. Aż w końcu dotarliśmy do wcześniej wspominanej tendencji, która została w końcu tutaj 4 października wybita. Ok, w takim razie to już jest wszystko na dzisiaj. Życzę Wam wspaniałego. Dobrego weekendu. Mam nadzieję, że odpoczniecie, bądź już odpoczywacie. To jest wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Pamiętajcie, dbajcie o swój kapitał i korzystajcie z rynków, bo nie jest to żaden lot w kosmos aby na przykład, tak jak robię to ja, wychodzić z walut, przechodzić w inne. Prosta sprawa, też skorzystać z jakiegoś ruchu na rynku. Czy będzie to Bitcoin, czy Nasdaq. Ostatnio był też live. Live, który prowadziłem, był we wtorek, czwartego. Też na tym liveie kilkaset złotych. Oczywiście był to live publiczny, zarobiliśmy na spadkach nazdaka. Nie boimy się, a korzystamy. I również uważajcie na propagandę, która jest serwowana, gdzie na podstawie strachu wiele osób próbuje nami dyrygować, rządzić. A jeśli wiemy, co zrobić z aktualną sytuacją, to możemy na niej dużo więcej skorzystać niż kiedykolwiek. Bo sytuacje kryzysowe też generują dość spore ruchy na rynkach, a można czy na wzrostach, czy na spadkach korzystać. Kto był w czwartek, nie w czwartek, kto był 4 października, również widział nasz szybki tutaj handel na żywo, gdzie w pół godziny zrobiliśmy też kilkaset złotych na spadku i wystarczy kawałek. Do kawałka, branie swojego z rynku, czyli korzystanie z tego, co jest tu i teraz, czasem du daje dużo lepsze efekty niż czekanie 5-10 lat, aby w końcu trend się odwrócił. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was gorąco. Cieszę się, że korzystacie i że możecie wiedzieć o tym, co będzie się działo na rynku. Pozdrawiam Was gorąco. Cześć.